Mamy liczbę 35. Trójka znajduje się w tej liczbie na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje 30, albo inaczej 3 dziesiątki. Jedna dziesiątka, druga grupa 10 kwadratów, trzecia grupa. A na pozycji jedności mamy piątkę, która reprezentuje 5 jedności. Tu je widać: 1 2 3 4 5. Chcemy do tych 35, albo inaczej do trzech dziesiątek i pięciu jedności, dodać 6. 6 jedności. Ta szóstka znajduje się na pozycji jedności. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedności. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i policzenia tego samodzielnie. Dodania 35 i 6. Zastanówmy się nad tym. Zacznę od pozycji jedności. Tu mamy 5 jedności i chcemy do nich dodać 6 jedności. Ile to będzie razem? 5 jedności, dodać 6 jedności to będzie razem 11 jedności. Ale tutaj mamy jeszcze 3 dziesiątki. Czyli wynikiem tego dodawania będą 3 dziesiątki i 11 jedności. Możemy dopisać tutaj znak plus. Ale taki zapis jest trochę problematyczny, bo nie możemy zapisać liczby dwucyfrowej na jednej pozycji, w tym przypadku na pozycji jedności. W dziesiętnym systemie pozycyjnym nie ma takiej liczby 3, 11. Wynikiem naszego dodawania są 3 dziesiątki i 11 jedności, ale musimy to jakoś sensownie zapisać. Jak to poprzekształcać tak, żeby miało sens? Żeby na pozycji jedności była tylko jedna cyfra. Jedna z dziesięciu cyfr, od 0 do 9, a nie dwie cyfry tak jak tutaj, dwie jedynki. Możemy przenieść coś do wyższego rzędu. Mamy tutaj wystarczająco dużo jedności, żeby utworzyć z nich jeszcze jedną wielkość wyższego rzędu. W tym przypadku dziesiątkę. Możemy z tych 11 zabrać dziesięć. Te 10 kwadratów, złożyć je razem w nową grupę 10 kwadratową. Wzięliśmy tę dziesiątkę, te 10 jedności i przenieśliśmy je jako jedną grupę do rzędu dziesiątek. Co nam z tego wyszło? Teraz mamy 1, 2, 3, 4 dziesiątki. I ile jedności? Ponieważ te 10 znalazło się tutaj, to w jednościach została nam tylko ta jedna jedność. Możemy to zapisać jako 4 dziesiątki, dodać jedną jedność. 3 dziesiątki i 11 jedności to dokładnie to samo co 4 dziesiątki i 1 jedność. Możemy to samo zapisać tutaj po lewej. 1 jedność i 4 dziesiątki. Jak możemy dojść do takiego wyniku bez rysowania tych kwadratów? Albo rysując sobie takie graficzne przenoszenie w pamięci? Można to zrobić tak: 5 dodać 6 to będzie 11 jedności. Ale tutaj nie mogę zapisać 11, więc zapisuję to jako jedną dziesiątkę i jedną jedność. 5 dodać 6 równa się 11. Jedynkę, czyli jedną jedność zapisujemy tu, a jedynkę oznaczającą 10 przenosimy do kolumny dziesiątek. Tak naprawdę mówimy w ten sposób, że 5 plus 6 to razem jedna dziesiątka i jedna jedność. Tak naprawdę jeżeli zapiszemy sobie liczbę 11, to 11 ma jedną jedynkę... Na pozycji dziesiątek i jedną jedynkę na pozycji jedności, co oznacza jedną dziesiątkę dodać jedną jedność. Czyli 5 dodać 6 równa się 11. Jedna dziesiątka i jedna jedność. I teraz dodajemy dziesiątki. Jedna dziesiątka, dodać jeszcze trzy dziesiątki, to razem cztery dziesiątki. Chciałbym, żebyście docenili to, co się tutaj dzieje, a nie powtarzali automatycznie schemat słowno-graficzny. 5 dodać 6 równa się 11, jedynkę tu, drugą tu. Robimy to, bo musimy przenieść część jedności, tę część, która nie mieści się nam na pozycji jedności. Tu mamy 10 i możemy te 10 przenieść jako jedną grupę do kolumny dziesiątek. Wtedy tu z 11 zostanie jedna jedność. Tu jest jedna jedność, a pozostałe jedności zamieniliśmy tutaj na jedną grupę dziesięcioelementową.